Najlepsze sekretne miejsca do pływania. Zaczynamy od Belize. Karaibskie wybrzeże Ameryki Centralnej to jedne z najczystszych i najbardziej niebieskich wód na naszej planecie. Belize to mały kraj wielkości stanu New Hampshire. Jest tutaj największa bariera koralowa na półkuli zachodniej oraz setki wysp. Jedne bezludne, inne z luksusowymi kurortami dla miłośników nurkowania. Najlepsze miejsce do snurkowania znajduje się przy wyspie 80 km od lądu. Atrakcje w wodzie i na lądzie oferuje odludna Half Moon Key. Witamy w pięknym Belize. Gotowi? Diami, Jael i Miki popłyną na wyspę łodzią z przewodnikiem Fevaliusem. Rejs potrwa około 2 godzin, w zależności od pogody. A potem relaks w słońcu i plaża. Super! Nigdy nie byłem na Half Moon Key. To jedna z najdalej wysuniętych w morze wysp Belize. Po drodze miniecie rafy koralowe z niebieską wodą. Przed granicą wyznaczającą otwarte wody leży ostatnia z wysp. Podłużna Half Moon Key z jednej strony posiada plaże z palmami, z drugiej zaś las. Widać palmy i cudowną linię lasu. Zapowiada się wspaniały dzień. Wyspa jest dziewicza. Poza pomostami nie ma tu budowli wykonanych przez człowieka. Po zachodniej stronie wyspy stoi coś, co warto zobaczyć. Droga prowadzi przez gąszcz kostliwek. Żyją tu gekony, iguany i kraby pustelniki. Podszczypuję je. Po 10 minutach dojdziecie do miejsca z najlepszym widokiem na wyspie. Spójrz, jak ich dużo. Piskle, jeszcze opierzone. Puszek. Wieża obserwacyjna pomaga obserwować populację głuptaka czerwononogiego. Co roku na wyspie gniazduje około 4000 ptaków. W roku 1928 utworzono tu najstarszy w Belize obszar chroniony. Jest ich bardzo dużo. Pisklęta są przecudne. Stąd na plażę zachodnią jest kilka kroków. Tutejsza rafa koralowa jest jedną z najzdrowszych na Karaibach. Widziałam rekina wąsatego. Nie bałam się go, choć był duży. Można spotkać barakudę, węgorze oraz kolorowe ukwiały. Cieszę się, że tu przypłynęliśmy. Cudowny dzień. Zobaczyłam z bliska podwodny świat. Każdy powinien zaliczyć tę atrakcję. Teraz Jamajka i osada Middle Quarters z setką mieszkańców, przy której znajduje się zaskakujące kąpielisko. Region St. Elizabeth należy do słabo zaludnionych i ma skromną infrastrukturę. Mocną stroną są piękne plaże, rzeki i wodospady.
jedno miejsce zachowało lokalny koloryt. Dziewicze kąpielisko, które warto odwiedzić przed najazdem turystów. Nazywa się YS Falls. Dojeżdżamy po 3 godzinach. Rhonda, Britney i Key Wayne studiują stomatologię. Wykorzystują wolne chwile, by przeżyć przygodę. Najbardziej cieszy się szalona Rhonda. Fakt, skoczę ze wszystkiego. Na miejscu przydzielą wam przewodnika. Witam w YS Falls. Nazywam się Ninja. Zaczynamy. Wcześniej te ziemie należały do Johna Yatesa i Richarda Scotta. Z pierwszych liter ich nazwisk stworzono nazwę YS Falls. Choć wydaje się skromna, skrywa coś niezwykłego. Oto wodospad. Rzeka YS ma początek we wzgórzach. Przepływając przez park, pokonuje 7 wodospadów. Większość z nich tworzy kąpieliska. Mam ochotę się zanurzyć. Można pływać i nurkować. Miejscowi wchodzą do wody z przytupem. Do dzieła! Kąpielisko, nazywane basenem Tarzana, ma 15 metrów szerokości oraz 2,5 metra głębokości. Woda jest fantastyczna i zimna. Powtórzyłbym to. Pierwsza huśtawka to dopiero rozgrzewka, kolejna wisi 5 metrów nad wodą. Gotowi? Szaleństwo. Skacz, gdy powiem puść. Najbardziej przeraża mnie lot w dół. Podnieś nogi. Puść. Było fajnie, choć trochę się stresowałam. A to u mnie rzadkość. Wodospad YS to świetne miejsce zabaw z linami do huśtania, skałami do skoków do wody i 7 kaskadami z basenami. Aby zaznać największych emocji, trzeba wejść wyżej. Gotowa? Tak. Na terenie parku zamontowano 5 tyrolek. Można podziwiać wodospad z lotu ptaka 12 metrów nad ziemią. Długa i szybka trasa, pokrzyczałam sobie. Było super. Po zjeździe tyrolką znajdziecie się przy granicy parku. Uzyskując specjalną zgodę, przeżyjecie coś magicznego na szczycie góry. Piękny. Najlepszy ze wszystkich. Nasz prywatny wodospad. Popływajmy. Kaskada ma 8 metrów szerokości. Pod nią jest zbiornik z zielonkawą wodą oraz jaskinie. Lepiej niż pod samym wodospadem. Za nami szalona zabawa. Pływaliśmy, skakaliśmy ze skał, z liny, zjechaliśmy 5 tyrolkami. Było niesamowicie. Cudowny dzień.
Południowo-wschodnią część Queensland określa się mianem Złotego Wybrzeża. Tutejsze szerokie plaże przyciągają tysiące gości. Przez wysokie budownictwo miejsce przypomina Miami. Na północy stanu krajobraz się zmienia. Jest tu wyspa Fraser ze 120-kilometrową piaszczystą plażą. Najlepsza skrywa się w głębi wyspy nad jeziorem Mackenzie. My jesteśmy tutaj, a jezioro jest tu. Bronte i Monique przypłynęli na wyspę Fraser i wybierają się nad jezioro Mackenzie. Wyboista droga prowadzi przez las deszczowy. Jako jedyny na świecie rośnie na piasku. Konieczna jest więc terenówka. Koła grzęzną w piasku. Robię wszystko, żeby się nie zakopać. Mam nadzieję, że dotrzemy bez przystanku. Po drodze możecie zobaczyć kukaburę chichotliwą lub dingo z obrożą, która służy do obserwacji oraz ochrony gatunku. Na wyspie żyje około 200 psów dingo. Lubię zwierzęta, jego widok mnie ucieszy. Droga kończy się na parkingu. Od wyjątkowej plaży dzieli was tylko kilka kroków. Jaka czysta woda. Niebieska i ten biały piasek. Jezioro Mackenzie ma kilometr długości, piaszczystą plażę oraz niesamowicie niebieską wodę zachęcającą do kąpieli. Idealna temperatura. 1,5-metrowe płycizny mają turkusowy kolor. Dno w ciemno-niebieskiej głębinie jest 5 metrów niżej. Pływałam tylko do uskoku, bo tam woda była ciepła. Głębiej była zimniejsza. Różnice odczuwało się z każdym metrem. Jezioro Mackenzie powstało w górnej warstwie materii organicznej, 100 metrów nad poziomem morza. Nieprzepuszczalne podłoże uniemożliwia odpływ wód deszczowych. Woda pozbawiona jest również składników odżywczych, przez co w jeziorze nie ma ryb, ale nadaje się do pływania. Wyspa Fraser jest zaciszna. Tutejsze plaże odwiedza ledwie garstka turystów. Ustronne miejsca są do wyłącznej dyspozycji. O niektórych plażach nikt nie wie. Wystarczy iść 5 minut i jesteśmy w prywatnym raju. Jak pięknie! Obok wielkiej plaży jest druga, zupełnie pusta. Piasek jest biały, bo zawiera samą krzemionkę. Nie ma drobin muszli, które zmieniają jego kolor. Jezioro Mackenzie to biały piasek, czysta niebieska woda i zero krokodyli. Cudowny dzień. Ciepła woda i przepiękna plaża. Polecam. Teraz Kostaryka. 3 godziny jazdy ze stolicy kraju San Jose jest miasto Montezuma oraz plaża oferująca 3 atrakcje wodne. Montezuma, która ma tylko 500 mieszkańców, była kiedyś osadą rybacką. Obecnie przyjeżdżają tu budżetowi miłośnicy wędrówek w dżungli oraz dziewiczych plaż.
Montezumę odwiedza mało turystów. Jeśli chcecie jeszcze większej prywatności, udajcie się 12 km za miasto na niemal bezludną plażę. Z kąpieliskiem, wodospadem i atrakcjami plażowymi. To wszystko zapewnia Playa Cocolito. Brian, Iles, Aleksandra i Diana pierwszy raz odwiedzą tę plażę. Na początku szlaku umówili się z przewodnikiem Mattim. Spacerek potrwa jedynie 10 minut. Naszym gościem specjalnym będzie Charlie. Ruszajmy. W drogę. Idąc kilometrowym szlakiem, możecie spotkać kapucynki. Po opuszczeniu dżungli widok na pewno zrobi wrażenie. Oh my God. 12 kilometrów od kostarykańskiej Montezumy leży piękna i pusta Playa Cocolito. Szlak, który prowadzi do plaży, skrywa zachwycającą niespodziankę. Ale cudo. Przepięknie. Widok zabiera dech. Kilometry plaży i tuż obok wodospad. Brakuje słów, by to opisać. Wodospad na plaży Cocolito ma 12 metrów wysokości. Słodka woda wpada do basenu, a stamtąd spływa do oceanu. Plaża z taką atrakcją to rzadkość. Najlepszy jest masaż pod wodospadem. Basen ma około metra głębokości, zależnie od pływów oceanu, który przy okazji transportuje też innych gości. Można dostrzec niewielkie ławice ryb. Nigdy nie widziałam czegoś takiego, nawet na zdjęciach. Cudowne miejsce. Pora zaznajomić się z plażą. Piękna. I ogromna. Playa Cocolito ma 2 km długości. Otacza ją gęsta roślinność. Jest jedną z najrzadziej odwiedzanych i najbardziej dziewiczych plaż w kraju. Cisza i spokój jest tylko dla nas. Woda w oceanie jest cieplejsza niż w basenie. Przez cały rok ma 27 stopni. Po kąpieli można wziąć prysznic, by spłukać słoną wodę. Playa Cocolito, jako jedna z nielicznych, zapewnia całą gamę naturalnych atrakcji. Najpierw zachwyciliśmy się wodospadem, a potem kompletnie pustą plażą. Mieliśmy na wyłączność skrawę kraju. Przenosimy się na Florydę. 130 km na północ od Jacksonville jest kąpielisko z podwodną niespodzianką. Słoneczny stan Floryda ma ponad 2000 km linii brzegowej, z czego połowę zajmują piaszczyste plaże. Co roku 100 milionów turystów wybiera tutejsze wybrzeże na miejsce wypoczynku. Mało kto wie, że na Florydzie jest ponad 900 słodkowodnych źródeł. To największe takie skupisko na świecie. Cieki są z dala od atrakcji turystycznych.
Jeśli zawitacie do Orlando lub na Wybrzeże Północne, możecie odwiedzić jedno z najlepszych na świecie kąpielisk ze słodką wodą w parku stanowym Itchetacknee Springs. Fotograf Brian przyjechał z modelkami Bridget i Amandą na podwodną sesję fotograficzną. Pozowanie pod wodą jest fajne, tym bardziej, że zmieniamy się w syreny. Panie, podróżując po kraju, pozują jako syreny. Pojawiamy się na różnych festiwalach i urodzinach dzieci. Maluchy znów zaczynają wierzyć w magię. Najbliższe miasto, Gainesville, leży 55 km od parku. Na miejscu macie do dyspozycji 900 hektarów terenu i 9 źródeł płynących wzdłuż rzeki Itchetacknee. Najlepszą miejscówką jest Blue Hole. Do celu dopłyniemy kajakami, a sesję zrobimy tutaj. Uważajcie na aligatory. Płynąc rzeką, możecie spotkać niegroźne manaty lub żółwie czerwonobrzuche. Słodziak! Opala się! Moja krew! Po prawie 2 kilometrach wiosłowania dopłyniecie do Itchetacknee Springs. Jak tu ładnie! Blue Hole to zasilane źródłem basen o wymiarach 22 na 37 metrów z intensywnie niebieską wodą. Poza tym, że jest piękny, woda przez cały rok ma 22 stopnie. Jest bardzo czysta i przejrzysta aż do dna. Basen ma prawie 2 metry głębokości. Piaszczyste dno porasta trawa. Na środku jest atrakcja, od której miejsce wzięło swą nazwę. 4-metrowy otwór w piaskowcu prowadzi do szybu i 10-metrowej komory, która jest idealna na sesję foto. Choć na początku wygląda złowieszczo, szczelina się otwiera i z dołu, niczym przez pryzmat, widać piękny błękit. Ze źródła na dnie wypływa 1,5 metra sześciennego wody na sekundę. Dziewczyny walczyły z prądem i musiały ostro machać płetwami, by zejść niżej. Wybijające źródło tworzy bąbelki, które uciekają przez szczelinę. Wykorzystałem to, komponując zdjęcia. Efekt jest magiczny. Uwielbiam pływać w przejrzystej wodzie w przebraniu syreny. Chętnie tu wrócę. Przenosimy się do St. Vincent i Grenadine, państwa składającego się z 32 wysp, na których są jedne z najmniejszych i najustronniejszych plaż na Ziemi. Tylko 9 wysp kraju jest zamieszkanych. Na głównej i największej, St. Vincent, mieszka 100 tysięcy ludzi. Im dalej na południe, tym zaludnienie i wielkość wysp się kurczy. Przy najdalej wysuniętym na południe krańcu państwa leży najmniejsza zarejestrowana wyspa świata. Jeśli ją namierzycie, możecie liczyć na odludną plażę. Ufrai to wyspa Maupion. Zjemy śniadanko i popłyniemy na wyspę. Jeremy jest kitesurferem, który z dziewczyną Zoe prowadzi szkołę pływania z latawcem. Gdy mają wolne, ruszają na wyspę Maupion. To miejsce nadaje się na pocztówkę. Stoi tam mała chata. Raj. Para żyje na małej wyspie Union o powierzchni prawie 8 km², na której mieszkają 3000 ludzi. Prawdziwe tłumy jak na taki obszar. Z Union do Maupion jest 6 km. Rejs trwa około 20 minut.
Nie wypatrujcie wyspy. Zauważycie ją dopiero, gdy będzie przed waszym nosem. Dopłynęliśmy. Wyspa Maupion. Maupion to łachapiachu na Morzu Karaibskim. Przykład bezludnej wyspy z parasolem pokrytym strzechą. Wyspa ma 30 metrów długości. Ogromna. Obiegliśmy ją w 20 sekund. Parasol pomaga żeglarzom namierzyć wyspę. Bez niego pozostawałaby niewidoczna. Daje schronienie przed słońcem lub deszczem. Idealne miejsce. Niedostatek lądu wyspa rekompensuje wodą o temperaturze 28 stopni. Otaczają rafa koralowa o głębokości 5 metrów. Gratka dla miłośników snurkowania. Nawet na maleńkiej wyspie nie sposób się nudzić. Zawsze jest co robić. Państwo St. Vincent i Grenadyny posiada najmniejszą na świecie wyspę Maupion. Dla kitesurferów jej wielkość nie ma znaczenia. Jedno z najpiękniejszych miejsc dla kitesurferów. Lubi się popisywać. Najlepiej pływać tu od grudnia do czerwca, bo układ wiatrów sprzyja rozrywce na wodzie. Maupion jest dla ludzi kochających przygodę. Można snurkować, opalać się, urządzić piknik. Robić wszystko, na co ma się ochotę. Nie ma żadnych ograniczeń. Gdy wiatr ucichnie, można skierować się na wyspę Union. W drodze powrotnej miejscowi chętnie odwiedzają jedno miejsce. Wodopój dla ludzi o nazwie Happy Island. Dwa poncze rumowe. Przystanek ma odpowiednią nazwę. Bar powstał w roku 2002 z pustych muszli. Obsłużą tu każdego, kto dobije do brzegu. A teraz RPA. 200 km od Kapsztadu jest jedno z najbardziej wysuniętych na południe miast kontynentu z plażą i kryjówką. Tuż za granicami tętniącego życiem Kapsztadu leży przylądek dobrej nadziei. Od stuleci jest kluczowym punktem nawigacyjnym dla statków opływających Afrykę. Wbrew powszechnej opinii, nie jest to najbardziej wysunięta na południe część RPA. Zaszczyt ten przypada oddalonemu o 2 godziny jazdy przylądkowi Igielnemu. Miasto Arniston było malowniczą osadą rybacką. Przybyszom oferuje wypoczynek nad oceanem, rozległą plażę z wydmami i jaskinie, która ujawnia się tylko 2 razy dziennie. Podekscytowanie? Podobno jaskinia też jest fajna. Warwick, Lloyd i Simon spędzili noc w jednym hotelu w Arniston. Jadą na wybrzeże, by odkryć sekrety miasta. Wsiadamy na kłady. Piasek wokół Arniston ciągnie się przez 50 km. Najlepszym środkiem transportu jest kład. Po opuszczeniu głównej części miasta zobaczycie wielkie wydmy zajmujące 4 hektary powierzchni. Człowiek czuje się wolny, szalejąc po piasku. Za wydmami stoi znak nabrzeżny z roku 1901, ostrzegający jednostki przed płytką rafą koralową. Niesamowite. Przez rafę zatonęło 14 statków, w tym okręt o nazwie Arniston. Upamiętniono ten fakt pomnikiem. Na cześć wraku nazwano też miasto.
robi wrażenie. Inny ukryty skarb ujawnia się dopiero podczas odpływu. Udajcie się do pobliskich skał i szukajcie wnęki w ścianie. Małe wejście doprowadzi was do najciekawszego sekretu miasta. Tuż za granicami miasta Armistone są wydmy, które zapewniają widoki z każdej strony. Na skraju wydm znajduje się kolejna atrakcja ukryta we wnętrzu klifu. Jaskinia Van Huskrens ma 18 metrów wysokości i 30 szerokości. Ocean rzeźbił ją w piaskowcu przez stulecia. Nazwa oznacza klif wozownia, bo jaskinia jest taka duża, że zawróci w niej wóz z wołami. Jest większa niż się spodziewałem. Niezwykłe, że to dzieło wody i wiatru. Jaskinia dostępna jest przez godzinę podczas odpływu. Gdy czas minie, można przejść obok na odludną plażę. Woda w oceanie ma 21 stopni i daje miłą ochłodę po eksploracji wybrzeża afrykańskiego. Fajnie było zobaczyć jaskinię, plaża jest super. Potwierdzam. Wspaniały dzień. Przeskakujemy do stanu Nowy Jork i oddalonego o 240 km od Albany miasteczka Orwell. Jest tam kąpielisko i ogromny wodospad. Stan Nowy Jork ma sporo dużych rzeczy, jedno z największych na świecie miast, Nowy Jork, oraz jeden z największych wodospadów, Niagara. Pomiędzy nimi jest 500 km rzadziej odwiedzanych cudów natury. Północna część stanu to mekka miłośników aktywności na świeżym powietrzu z parkami, górami i rzekami. Jedna z rzek tworzy wodospad, który zasila kąpielisko będące idealną ucieczką od cywilizacji. Nazywa się Salmon River. Nick prowadzi szkołę parkouru. Zabierze do wodospadu trenerów. Mike'a, Shona, Josha i Colina. Idziemy szlakiem do wodospadu Salmon River. Ścieżka jest dziewicza, można więc wykonywać ewolucję. Najpierw przebieżka. Marsz do wodospadu potrwa 15 minut, o ile po drodze nie robicie trików. Fajnie poćwiczyć na łonie przyrody. Czy będziecie maszerować, biec czy skakać? Widok na miejscu was zachwyci. Wodospad Salmon River to trzy kaskady jedna obok drugiej. Woda wpada do basenu z 30 metrów. Za jej przepływ odpowiada zapora w górze rzeki zbudowana na początku XX wieku. Czujecie mgiełkę wodną? Fajnie orzeźwia po marszu. Potęga. Basen jest zbyt płytki, by w nim pływać. Nieco dalej, w dole rzeki, znajduje się wodospad z kąpieliskiem. Wodospad odkrył Nick i nazwaliśmy go Ninja. Można pod niego wejść i wziąć prysznic. Fajne miejsce, aby się zrelaksować.
Gdy już się chłodzicie, warto pokonać 2 km na szczyt wodospadu, by po raz ostatni chłonąć niesamowity widok. Można podejść do krawędzi, nikogo nie ma. Stąd nie wydaje się aż tak wysoko. Przy wodospadzie Salmon River można poczuć więź z naturą, odpocząć od zgiełku miasta i sprawdzić swoją odwagę, wychylając się za półkę skalną. Fajne miejsce. Wspaniały dzień. Macie dość offroadu jak na jeden dzień? Zameldujemy się w luksusowym hotelu z najbardziej niesamowitym basenem na ziemi. Przeskakujemy do Singapuru na krańcu Półwyspu Malajskiego. Jak sugeruje nazwa, atrakcja znajduje się ponad miastem państwem. Singapur jest najmniejszym krajem południowo-wschodniej Azji. Turystom oferuje plaże, ogrody oraz niezwykłą architekturę. Co roku przyjeżdża tu 16 milionów gości. Turystyka napędza gospodarkę. Przez 20 lat na małej przestrzeni rosły kolejne wieżowce. W roku 2010 zbudowano charakterystyczną konstrukcję hotelu Marina Bay Sands. Trzy budynki łączy park założony na ich dachach. Pływacy mogą tam liczyć na niezapomniane doznania. Atrakcja nazywa się Sands Sky Park. Will i Mickey nigdy nie byli w Sky Parku. Dziś uśmiechnęło się do nich szczęście. Ich przyjaciel Paul zarezerwował im bowiem pobyt w hotelu Marina Bay Sands. W Singapurze mieszkam od ponad 2 lat i nigdy nie odwiedziłam sławnego basenu. Dostęp do niego mają tylko goście hotelowi. Od chwili zameldowania przekonacie się, że było warto. Jaki widok! Przez wielkie okna pokoju widać miasto i zatokę. Przepięknie. Najlepsza panorama jest z ostatniego piętra. Szykujcie się na szok. Ponad 330-metrowy skypark to największa na świecie platforma widokowa na wspornikach. Obłęd. Widok robi wrażenie. Szaleństwo. Punktem centralnym hektarowego parku jest prawie 150-metrowy basen bez krawędzi. Wiele wieżowców posiada platformy widokowe, lecz żaden nie oferuje takiej atrakcji wodnej. Niesamowite. Widok zapiera dech w piersiach. Basen bez krawędzi stwarza wrażenie, że można spaść z budynku, ale zadbano tu o bezpieczeństwo gości. Można cieszyć się chwilą. Woda jest chłodna i orzeźwiająca. Chcę tu zostać na zawsze. Zbiornik ma długość 3 basenów olimpijskich. To najdłuższy na świecie basen zbudowany nad ziemią. Mieści 1450 metrów sześciennych wody. Jestem w wodnym raju na szczycie świata. Kąpiący mogą liczyć na udogodnienia. Oferujemy bez ograniczeń sok jabłkowy, pomarańczowy i bananowy. Wszystko świeżo wyciskane. Skypark jest niesamowity o każdej porze dnia. Warto jednak zostać do zachodu słońca. W nocy wszystko jest 10 razy fajniejsze. Pojawia się feria barw. Po jednej stronie basenu rosną palmy, a po drugiej mamy widok na wielkie miasto. Warto to zobaczyć. W dole olśniewająca aglomeracja. Coś pięknego.